a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. Cześć, witam was ponownie na moim kanale, z tej strony Jastrząb. Dziś pierwszy odcinek z serii Piwo pije i nie tyje. Zapraszam. Słuchajcie, wiem, że w komentarzach często pojawiały się pytania o to, jak ja dbam o swoją formę, jak do niej doszedłem. W filmikach wrzucam zdjęcie, jak wyglądałem kiedyś, jak wyglądam teraz lub wyglądałem jeszcze jakiś czas temu, bo oczywiście to nie jest tak, że ja przez cały czas utrzymuję topową formę. Natomiast często o to pytacie i w zasadzie ten komentarz widzę, jak zrobić, jak pić piwo i nie tyć, żeby może taką serię zrobić. No tak, zapoczątkował ten cykl właśnie, piwo pije i nie tyje. Dlatego jeżeli możecie, to hashtagujcie piwo pije i nie tyje, gdziekolwiek możecie. Może gdzieś się to rozejdzie i trafi to do szerszej publiczności, a ja podzielę się w tych krótkich odcinkach swoimi spostrzeżeniami. I nie będę mówił tutaj jakiejś wiedzy tajemnej, tylko wiedzy ogólnodostępnej, którą w książkach, w internecie, którą możecie sami zdobyć, ale zacznę od totalnych podstaw, bo nie wiem, kto mnie ogląda, a musicie znać podstawy. Więc podstawy. Piwo piję i nie tyję. Dlaczego? Bo dbam o swój bilans kaloryczny. I teraz, czym jest bilans kaloryczny, czym są kalorie? O tym pokrótce właśnie w tym odcinku. Bilans kaloryczny to tak naprawdę ilość kalorii, która nam jest potrzebna do funkcjonowania w ciągu dnia. Jakby do przeżycia tego dnia, nawet do oddychania, do spania, do wszelkich funkcji życiowych. I kalorie czerpiemy z paliwa, czyli z jedzenia. Jedzenie to nasze paliwo, kalorie to nasze paliwo. Bez nich, no po prostu po czasie umarlibyśmy, tak? No człowiek, który by nie jadł, umarłby z głodu, nie miałby paliwa, nie miałby energii i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, co to jest ten bilans kaloryczny? No ilość potrzebnych nam kalorii, które musimy zjeść, żeby nasz organizm normalnie funkcjonował. I przykładowo, ja swój bilans kaloryczny, pewnie już dawno go nie liczyłem, ale pewnie zakładam, że w tym momencie mam 1500-1700 kalorii na dzień, zakładając, że nie będę nic robił, tak? Czyli tylko leżę i śpię. I te 1500, pewnie 1700 może kalorii jest mi potrzebne do tych czynności życiowych. Wszystko, co robię więcej, czyli wysiłek w pracy jakikolwiek, bieganie, siłownia, jakakolwiek aktywność fizyczna, spacer, każdy wykonany krok, to ileś tam kalorii więcej, które są nam potrzebne. I my nie tyjemy od piwa, tylko od złego bilansu kalorycznego, a może od nadmiaru kalorii w naszej diecie. Nie tyje się od piwa, nie tyje się od karkówki, tłustego mięsa i tak dalej. Tylko tyjemy od tego, że tych kalorii dostarczamy więcej niż jest nam potrzebne. A chudniemy wtedy, kiedy tych kalorii dostarczamy mniej niż nam jest potrzebne. Tylko nie można też się katować. Czyli zakładając, że mój bilans kaloryczny, dajmy na to, jest na poziomie 1500, do tego wszystkie moje aktywności w ciągu dnia potrzebują powiedzmy 500 kalorii, czyli już mamy 2000, to jak obetnę te 200 kalorii, to będę chudnął, systematycznie chudnął. I kolejną kwestią na kolejne odcinki jest to, jak chudnąć, żeby nie pozostawić tłuszczu na sobie tak naprawdę, a zostawić jak najwięcej mięśni i tak dalej, bo jak widzimy niektórych biegaczy, nawet youtuberów, to biegają fajne, długie dystanse i ja ich bardzo za to szanuję i jestem pełen podziwu, że ktoś potrafi przebiec maratony, ultramaratony i inne rzeczy, no ale powiedzmy przy tym wszystkim nie zachowują mięśnia, a i tak mają tłuszczyk. I dlaczego tak się dzieje, to o tym wszystkim w kolejnych odcinkach i będziecie wiedzieli, jak też ćwiczyć, żeby zgubić tłuszcz, a zostawić mięsień. Teraz kolejna kwestia, jeśli chodzi o kalorie. Kalorie macie wypisane na każdym produkcie.
To, co mówię, to są tak naprawdę absolutne podstawy, bo będziemy szli od absolutnych podstaw. Na każdym produkcie, na opakowaniu, na etykiecie z tyłu macie podane ilość kalorii w 100 gramach produktu i z czego te kalorie są. Z białek, z węglowodanów czy z tłuszczy. I to jest właśnie bardzo ważne, bo im więcej kalorii będziemy dostarczali z białek, tym tak naprawdę w trakcie chudnięcia zachowamy swoje mięśnie. Bo białko jest budulcem mięśnia. Im więcej z węglowodanów, tym te nasze mięśnie będą bardziej jakby wydolne, pełniejsze i tak dalej. No a jeżeli chodzi o tłuszcze, ja jestem zwolennikiem, żeby je w diecie raczej obcinać. I ja teraz wiem, że są teorie, że o, jest dieta ketogeniczna i tak dalej, i o tym w kolejnych odcinkach. Natomiast ja jestem zwolennikiem zdrowej, zbilansowanej diety, czyli 30% białek, 50% węglowodanów w diecie i 20% tłuszczy. Ale ja te proporcje troszeczkę zmieniam w zależności od tego, czy wagę zbijam, jakby schodzę w dół z wagą, czy wchodzę w górę z wagą. Generalnie tłuszcze staram się trzymać naprawdę nisko, bo mój organizm jest taki, że te tłuszcze bardzo szybciutko sobie lubi gdzieś tam odłożyć i zauważyłem, że mnie bardziej służą węglowodany i białko, ale swój organizm każdy musi poznać, a w trakcie redukcji obcinam też węglowodany tak na dobrą sprawę i staram się tego białka trzymać wyżej. Teraz co do tych kalorii. Generalnie są te trzy źródła czerpania kalorii, czyli białka, węglowodany i tłuszcze. I teraz musicie sobie uzmysłowić to, że 1 gram białka i 1 gram węglowodanów dostarczają Wam 4 kalorie. Czyli zarówno 1 gram białka to 4 kalorie i 1 gram węglowodanów to 4 kalorie. Natomiast 1 gram tłuszczy to aż 9 kalorii, czyli ponad 2 razy więcej niż z grama węglowodanów, niż z grama białka. I co w tym wszystkim jest bardzo ważne? No wiadomo, że wtedy takich węglowodanów czy białek możemy sobie zjeść więcej niż tłuszczy. Zatem też się najeść bardziej. I musicie to po prostu wyliczać. Ja na początku korzystałem z takiej strony jak tabelekalorii.pl i tam wręcz każdy posiłek, który zjadałem, wpisywałem, wiele produktów tam jest już dodanych. Możecie po prostu dodać produkt, wpisać ile gramów go zjedliście i on automatycznie wyliczy Wam, ile kalorii dostarczyliście tym posiłkiem, ile białek, ile węglowodanów i tak dalej. Tam wszystko będziecie widzieć na wykresach. I tyle. Natomiast ja po tylu latach już jakichś tam różnych, powiedzmy, przygód ze sportem, nie ważę wszystkiego. Kiedyś wszystko ważyłem i tak dalej. Teraz wagę, powiedzmy, taką mniej więcej mam w oczach, jak nakładam sobie porcję tego czy tamtego. Także to taki pierwszy, bardzo krótki odcinek, naprawdę od podstaw. W następnym omówimy sobie kolejne rzeczy i będę starał się to robić cyklicznie, ale nie robić ich zbyt długich, żeby Was nie przynudzać. Dlatego podsumowując ten odcinek, przede wszystkim wyliczcie swoje zapotrzebowanie kaloryczne, czyli ten bilans kaloryczny, o którym mówiłem. To znajdziecie na wielu stronach internetowych różne takie kalkulatory i możecie sobie wyliczyć. I będziemy mogli przechodzić dalej, tak? Co jeść, z jakich produktów unikać i jaką aktywność fizyczną robić, bo powiem Wam, że to jest bardzo ważne. I dieta, i rodzaj aktywności fizycznej, bo że tak to ujmę, żrąc tylko sałatki i biegając jak głupek, zrzucicie kilogramy, ale ze wszystkiego. Pójdzie i tłuszcz, pójdą i mięśnie, pójdzie wszystko, ale finalnie będzie Wasza sylwetka wyglądała tak jak przed chudnięciem, tylko będzie chuda. Więc jeżeli mieliście dużo tłuszczu, a byliście grubi, to będziecie mieli dalej dużo tłuszczu, ale będziecie chudzi, czyli będziecie tak zwani skinny fat, jak to się mówi, bodajże. Także tytułem tego odcinka, jeszcze raz podsumowując, sprawdźcie, jakie macie zapotrzebowanie kaloryczne i w następnych odcinkach będziemy omawiali, co jeść, jakie produkty i tak dalej, jak budować swoją sylwetkę. Pozdrawiam, na zdrowie,
Trzymajcie się i cześć, Jastrząb. Tutaj dla porównania wrzucę Wam jeszcze dwa moje zdjęcia z wakacji, gdzie byłem wesołym 28-latkiem, rok 2012, ja z córeczką na wakacjach i oczywiście rok 2018, czyli 6 lat później, gdy byłem jeszcze dużo starszy, już można powiedzieć 34 lata i jak potrafiłem zmienić swoją sylwetkę. I pamiętajcie, że to nie jest wyścig, to jest dosłownie maraton. Ale wszystko, co ja robiłem, postaram Wam się powiedzieć rzetelnie.